Dzień dobry, witam was. Piątek 8 marca. Dzisiaj się nie powiem. Ja was witam bez okularów. Nie, jeszcze nie pora na zmianę. Już niedługo to nastąpi. Mamy godzinkę 9:00. A to dlatego, że dzisiaj wstałam rano, bardzo rano. Dlatego, że robię obiad dla chłopa. Chłop musi jeść, prawda? Więc dzisiaj rano sobie wstałam i gotuję mielone. Także dzisiaj z rana tak wstałam. Bardzo dobrze mi się spało. Dobrze mi się wstawało, ale widzę, że przymrozek był z rana, więc wow. Wszystko zaszronione. Ale pewnie później się rozkręci i będzie hit majonez. No i znowu przywitało nas piękne słoneczko. Dzisiaj kolejny dzień zabiegu. Za mną rowerek, który być może jutro zostanie odpalony. Może będę na spacerze, to wiecie. No. Także u mnie wygląda tak poranek. Wszystkim kobietom i kobietkom życzę wszystkiego co najlepsze. Ale pamiętajcie, że święta i ogólnie zakochanych i tak dalej nie obchodzi się tylko raz w roku, ale i cały rok. Natomiast mimo wszystko życzę wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ja idę dalej robić te mielone i się one później. Okidoki, ja już wróciłam. I jak zwykle zaczynam działać. Makaron! No właśnie, idę działać i zaraz się odezwę. Zaraz się podpiszą, to będzie git. Okej. Okay. Oj, no i witajcie, jak zwykle rozczapana. To dlatego, że dosłownie przed chwilą siadłam, wróciłam. I wybaczcie, nie zdążyłam pisać włosów, ale no nie chcę się tam. Nie patrzcie, ale to dostałam od taty raczej komiet. Zjedliśmy całą górę już. Wiecie, trzeba się dzielić. Mejmy, nie? No. Także zjedliśmy. A z kim się dzieliłaś? No wiecie, dzisiaj jest dzień komiet, wyjątkowo. To takie ptasie mleczko mogłam sobie pozwolić, zwłaszcza że jest weekend, a do badań mam jeszcze tydzień, więc na spokojnie. Także zjedliśmy sobie trochę. No. Ale tak to nie, ja nie jem słodyczy. Dostałam dzisiaj dużo owoców. Także owoce będę jadła teraz codziennie. Więc dążę w moich postanowieniach. No i jedna z was mi pisała, że no jestem uparta w tym dążeniu do nowych subskrybentów, tak? Bardzo bym chciała mieć więcej, 500, a później 1000, no bo fajnie by było. No to lejmy zrobić, poznać was, tak wiecie, osobiście. Tutaj mam znajomych na YouTube, no to już oni mogą robić live, bo wiadomo, mają więcej subskrybentów, a ja dopiero tak jakby ruszyłam z miejsca po 3 latach, bo wtedy tego YouTube'a tak no nie traktowałam tak zbytnio poważnie, mnie będzie co będzie, dodawałam sobie, tak wiecie, chyba od normalnie zaczynałam. No i tak sceptycznie podchodziłam do tego, ale widzę, że coraz więcej fajnych osób przychodzi do mnie i bardzo chętnie mnie komentuje, także no dlatego też tak się zawzięłam, żeby te subskrypcje jakoś zdobyć i żeby były. No i dzisiaj też na szybko przyjdę do was, bo naprawdę mam intensywne dni, odkąd mam tą rehabilitację. Dzisiaj jest taki dzień, że połowa mnie zesmuciła, a druga połowa wyklarowała się całkiem nieźle. U narzeczonego też bardzo fajnie sprawy się wyprostowały, prawda?
No, ja cię wyprostowałem. No wyprostowały, tak. Nie, że dobra nowina, no. Dobre, no właśnie mówię, wyprostowały, no to dobra nowina. Nie. Tak, także jedyną smutną wiadomością jest to, że no niestety chyba nie pojadę z przyjaciółmi na sanatorium, tak jak planowaliśmy. Planujemy od 4 lat wybrać się razem do sanatorium, żeby, wiecie, tak razem spędzić ten czas, takie wakacje, ale niestety nie stać mnie. Obecnie sanatorium, które bym chciała pojechać, kosztuje 3400 zł. Złożyłam wniosek do PFRON-u, ale jeszcze nic nie wiem o dofinansowaniu. Raczej na razie ci odmówili, tak? Z tego co tam pisali. Znaczy nie, no bo oni to zawsze wiecie tak, wysyłają, że nie mają dofinansowań, a później jak coś będzie, to oni tam dają znać. No ale no nie wiadomo, czy w tym roku będę miała. Oni to oni mi się zdają, jakieś projekty robili razem, słyszałem też. No to już trzeci rok z rzędu mi się nie udało z dofinansowaniem, no zobaczymy. No jest jeszcze nadzieja, bo nie dostałam żadnej odpowiedzi. No, bo no widzicie, tak to jest, że no niestety, jakbym chciała pojechać prywatnie, to ewidentnie mi nie stać. Niestety, a bardzo bym chciała, już trzeci rok z rzędu nie wyjeżdżam nigdzie poza odwiedzinami do koleżanki, a tak to na takie większe wakacje, no to jedynymi wakacjami moimi są sanatoria, na które nie mogę sobie pozwolić po prostu, no przy moich obecnych dochodach. No ale może się uda następnym razem, zobaczymy, jest jeszcze nadzieja, że coś pokombinuję. Także to no, się trzymajmy. Kolejna część spraw u mnie się wyklarowała, trochę się ruszyło. Z tym moim stażem zaczynają się szkolenia, więc to jest jedna z lepszych nowin, bo przynajmniej na wakacji sobie trochę pracuję, trochę zarobię, wiecie. To jest jedna dobra wiadomość, no i znajomi będą tak blisko mnie, że będę mogła ich odwiedzić, więc też to będzie fajne dla mnie, także super. No taki dzień pół na pół, no ale wiecie jak to jest. No także dążę do tych subskrypcji. To jest moje marzenie i ja już wam kiedyś mówiłam, że jak się uprę do czegoś, to dążę z całą siłą, choćby nie wiem jak. I jeśli się uda, to pojadę w tym roku, a jak nie, to będę kombinowała w inną stronę. Ja jestem taka, że jak coś mi nie wychodzi, to coś próbuję zamienić czymś, żeby wyszło co innego. Także u mnie dzisiaj jest zakręcony dzień, dalej mnie tutaj barki bolą. Znowu na bazenie ćwiczyliśmy. Także właśnie z tymi makaronami, że i na tył takie wyciągania i tak wiecie, takie kółka, to barki chodzą, no to mnie tutaj bolą i mam zakwas. Dzisiaj mieliśmy na późniejszą godzinę, a i tak wyszło, że się spóźniłyśmy na ćwiczenia. No ale to nic. Ważne, żeby myć tego dnia i żeby odmawnić, bo inaczej przepadnie. Najważniejsze, że jest rehabilitacja na miejscu i ja korzystam z tych udogodnień. Jutro miejmy nadzieję, że wypali ta wycieczka, to wam pokażę ustkę przed sezonem jeszcze. Chociaż będzie weekend, więc możliwe, że będzie trochę więcej ludzi, ale zobaczymy. Także jeśli możecie, bardzo was proszę o subskrypcję, to będzie dla mnie naprawdę wielką, ogromną motywacją na dążeniu do celu. Proszę o kciuki do góry, to też jest motywacją, bo mój filmik widać wszędzie. No i dziękuję, że jesteście obecnym i przybyłym subskrybentom. Bardzo dziękuję. No widzę, już trochę doszło. Także bardzo się cieszę. No i wszystkim kobietom jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego, nie? No, wszystkiego dobrego. Tak.
że my się spełniły wasze marzenia, cudownego weekendu. Może napiszcie w komentarzach, jakie macie plany na dzisiaj. Może co dostałyście. Jestem ciekawa. Także zapraszam do dyskusji pod komentarzem, w komentarzach. No i jestem ciekawa, co byście chcieli, jakie filmy ode mnie, co bym miała nagrać, także też piszcie śmiało w komentarzach, co mam nagrywać. Także do zobaczenia, być może do jutra, cześć i pa!